Na sali głównej Ośrodka Kultury słuchacze Uniwersytetu zebrali się, by podsumować zajęcia i wspólnie wymienić się doświadczeniami. Moc podziękowań i ciepłych słów ze strony słuchaczy, jak i koordynatorów doprowadziły do chwil wzruszeń, wspominając wspólnie spędzony czas. Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jest to już 6. rok istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Motto naszego Uniwersytetu brzmi: nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Nasi słuchacze oczywiście tego czasu faktycznie nie mają, ponieważ mają od poniedziałku do piątku zajęcia. Zajęcia odbywają się w godzinach i przedpołudniowych, i popołudniowych. Mają dużo zajęć, jest to joga, gimnastyka z elementami aerobiku, język niemiecki, język angielski, biżuteria, filmoteka dorosłego człowieka. Są to warsztaty plastyczne, warsztaty fotograficzne. Prawa należą się wszystkim paniom. Słuchajcie, zaburzacie wszelkie statystyki, jeżeli chodzi o sprawność, odpowiedzialność, wymagania wobec mojej osoby i wobec Was samych. Także jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję, że macie odwagę pokonywać bariery ze mną, no i pozwalacie mi na to, żebym sobie z Was czasami robiła króliczki doświadczalne, za co bardzo przepraszam. Jednocześnie odbył się wernisaż fotografii słuchaczy Uniwersytetu, podsumowujący ich dotychczasową pracę. Panie należą do Uniwersytetu? Ja należę 5 lat, od początku powstania. Ja już ponad 5 lat uczęszczam i ciągle jeszcze nie mogę zrezygnować. Ja też 7, 6, ale jestem na dziekance. Czyli takie zwolnienie studenckie z przedmiotu. Które z zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku panią się najbardziej podoba? Mnie się podoba joga. Tańce, angielski, bo przydatny jest bardzo, ja dużo wyjeżdżam za granicę, także i gimnastyka. A pani? No mi się podobają ćwiczenia i joga, dlatego że usprawniają organizm człowieka, który tam już powoli może zaniemagać. Poza tym język angielski, który rozwija dalej myślenie i tak dalej. No i poza tym fotografia była po raz pierwszy, no i wiele ciekawych rzeczy można było się dowiedzieć, mimo to, że każdy jakieś tam zdjęcia robił, ale nie wszystkie były dobre do tej pory, a teraz już było profesjonalnie nauka, jak kadrować już w momencie robienia zdjęcia, jak wykorzystać światło, czego nie robić za dużo, a czego za mało. Także bardzo konkretne i specjalistyczne. No, pan Jodełko prowadził z nami zajęcia, także fajnie było i na końcu zakończyło się to wystawą na górze, tutaj w Łoku. A pani jakie sobie zajęcia najbardziej ceni? Znaczy się, chyba na starość nauczyłam się angielskiego. W momencie, kiedy zdecydowałam się na zajęcia, znaczy jakby wyraziłam zgodę na prowadzenie zajęć, to myślałam, że ja sobie tutaj przyjdę tak na chwilkę, no i ktoś te zajęcia będzie prowadził, zajęcia sportowe. A wydawało mi się, że wiesz, w pewnym wieku zajęcia sportowe to nie jest taka atrakcyjna forma. A okazuje się, że te panie pokazały mi, że zajęcia sportowe to jest wręcz konieczność dla nich. One uwielbiają przychodzić na nie i ta grupa z tak bardzo niewielkiej rozrosła się do takich rozmiarów, że zastanawiamy się, czy nie trzeba jej podzielić na pół. Ile osób w tym momencie? No myślę, że ponad 30 uczestniczy w zajęciach, 2 razy w tygodniu w zajęciach gimnastyki z elementami aerobiku.